Liceum ogólnokształcące nr 13 w Szczecinie należy do tych, które cieszą się dobrą renomą, a są powody, aby tak twierdzić, gdyż liceum od kilku lat z rzędu wygrywa ważne ogólnopolskie konkursy. Co roku mniej więcej o tej porze oczekujemy na wyniki rankingu i szczęśliwie dla nas od wielu lat jesteśmy dość wysoko, w związku z tym w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się o 5. miejscu w tegorocznym rankingu, bardzo nas to miejsce ucieszyło, bo to bardzo dobry wynik. Natomiast nie ukrywamy, że jeszcze bardziej ucieszył nas fakt zdobycia honorowego tytułu najlepszej szkoły 15-lecia rankingu. To jest bardzo duże wyróżnienie dla nas i to jest spowodowane przede wszystkim pracą, jak i uczniów i nauczycieli. Wiemy, że szkoła składa się z tych dwóch jakby części, tak? I być może w 13 właśnie występuje to, że te dwie części mogą się ze sobą bardzo dobrze dogadać. Nauczyciele z uczniami. I dzięki temu właśnie udało nam się zdobyć to zaszczytne miejsce, miejsce szkoły 15-lecia. Sprawdziliśmy, co w tej placówce jest tak szczególnego, że przyciąga do siebie uczniów i nauczycieli. Najistotniejszy jest dobry kontakt z uczniem i indywidualizacja nauczania. W klasach nawet sprofilowanych mamy osoby o przeróżnych zainteresowaniach i każdy nauczyciel musi wziąć to pod uwagę. Trzeba pamiętać, że jesteśmy szkołą, która przygotowuje do matury i zakres ten musi zostać po prostu zrealizowany. Szkoła przede wszystkim stawia na kontakt z uczniem. Do tej placówki przychodzą osoby, które chcą się uczyć. W konkursie na najlepszą szkołę ponadgimnazjalną wzięto pod uwagę wyniki z matur czy olimpiad. I nie ma wątpliwości, że dla młodzieży z tego liceum osiągnięcie dobrego wyniku to nic trudnego. Moim zdaniem wyróżnia się z pewnością tym, że uczniowie są tutaj traktowani w bardzo dojrzały sposób, że nauczyciel wychodzi z założenia, że klasa chce się nauczyć, że klasa chce zdobyć jakieś nowe informacje. Kiedy słyszę o swojej szkole w rozmowach między innymi uczniami, wie pani, czasami jeżdżę tramwajem i jednak 13 LO jest często tematem rozmów, to nie słyszę, aby wypowiadano się o nim pozytywnie. Słyszę, że tutaj są ludzie całkowicie skupieni na nauce i tak dalej. I mimo, że tak nie jest, uważam, że inne szkoły zazdroszczą nam trochę tych wyników, jakie osiągamy. Jednak to jest głównie praca między nami i nauczycielami. Najbardziej cenię w tej szkole to, że właśnie nauczyciele mają do nas podejście partnerskie, czyli traktują nas prawie że na równi ze sobą, bo wiedzą, że my chcemy zdobyć tą wiedzę. Cenię też w ogóle osoby chodzące tutaj do tej szkoły, uczniów, ponieważ są to bardzo fajni ludzie. Wbrew powszechnemu przekonaniu, nie jesteśmy grupą osób, która nie robi nic innego poza uczeniem się. Wiadomo, że zarządzanie tak dużą szkołą nie jest łatwe, jednak przepis na sukces jest bardzo prosty. Mieć oczywiście fantastycznych uczniów, których rodzice również stymulują do ciężkiej pracy. No i na pewno absolutnie tutaj źródłem sukcesu jest współpraca tego zespołu nauczycieli z uczniami, nierzadko wykraczająca poza godziny lekcyjne. Nie ma wątpliwości, że liceum ogólnokształcące nr 13 stało się dumą Szczecina, które rozsławia nasze miasto w całej Polsce.